Witam Państwa bardzo serdecznie. Lubuskie 365 TV. Dziś moim gościem jest Patryk Lewicki. Był najmłodszym starostą w Polsce, a potem przestał nim być i to przed upływem kadencji. I to naprawdę był temat ogólnopolski. To jednak zbyt mało powiedziane, by określić człowieka, który zaraz później został bardzo prężnie działającym biznesmenem. Nigdy nie zaprzestał działalności społecznej, a dziś przewodzi Radzie Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego i jest członkiem stowarzyszenia, które ma ambicje do tego, aby stać się głosem trzeciego sektora w województwie. Panie Patryku, miejmy już ten temat po prostu ze sobą i tak bardzo, bardzo krótko proszę powiedzieć to, co ma Pan do powiedzenia wszystkim tym, którzy definiują Pana przez pryzmat człowieka, który miał i utracił stanowisko. Witam Pani redaktor, witam Szanowni Państwo. Ja ogólnie bardzo z uśmiechem słuchałem tych słów, dlatego że to są tylko albo zazwyczaj dobre wspomnienia. Tak, byłem starostą sulęcińskim, mając 24 lata. Bardzo dobre wspomnienia, zbieranie bardzo dobrych doświadczeń. Cały czas pamiętam to jako coś, co pomogło mi zrozumieć też pewne mechanizmy. Nie zawsze dobre i zawsze wspaniałe są to wspomnienia z tymi mechanizmami, aczkolwiek są to naprawdę dobre rzeczy. Nam się udało bardzo wiele zrobić i ja, jakby dzierżąc stery tego powiatu sulęcińskiego, mogę powiedzieć, nie zrobiłem nic, co by źle wpłynęło na powiat sulęciński. Wręcz uratowaliśmy tak naprawdę powiat sulęciński, któremu groziła zapaść finansowa. I tutaj muszę podziękować pani skarbnik Annie Kulczyńskiej, z którą współpracowałem bardzo usilnie nad tym, żeby wyciągnąć finanse powiatu sulęcińskiego. Udało się to. Aniu, bardzo Ci serdecznie za to dziękuję. Myślę, że powiat jest Ci naprawdę wdzięczny, powinien być Ci wdzięczny za to, co zrobiliśmy, co zrobiłaś dla tego powiatu. A przechodząc jakby ze sfery powiatowej, poznałem bardzo fajnych ludzi wtedy, ciekawych, z którymi mamy kontakt i współpracujemy do dnia dzisiejszego. Czy to na fali organizacji pozarządowych, czy na niwie właśnie biznesowej, bo jestem przedsiębiorcą, który zatrudnia ponad 300 pracowników, więc współpracowników moich. Mamy fajną drużynę i te wszystkie doświadczenia od 2014 roku, które były wcześniej związane właśnie z powiatem sulęcińskim, naprawdę ukształtowały mnie, wydaje mi się, jako człowieka rozsądnego, ambitnego, a zarazem takiego, który chce przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. Faktycznie samorząd kształtuje osobowość, prawda? To jest dotykanie tych wszystkich spraw, które są najbliżej mieszkańców, czy to miasta, czy gminy, czy powiatu. Jednak faktycznie sprawia, że człowiek się staje tak już kompletny pod wieloma względami. Również doświadczenia. Ja od samego początku jakby tak byłem też wychowany i nauczony. Ja bardzo byłem wrażliwy na ludzką niedolę. A że pochodzę z małej miejscowości i w ogóle ze środowiska, można powiedzieć, wiejskiego, to wiedziałem, jakie są problemy mieszkańców, jakie są problemy ludzi. My zaczynaliśmy od wożenia jeszcze 10-12 lat temu żywności dla mieszkańców i to mi tak naprawdę to były pierwsze doświadczenia, gdzie poznałem prawdziwe ludzkie problemy, a nie tylko te spisane w jakichś dokumentach. I ta wrażliwość taka społeczna, niektórzy się ze mnie śmiali, że przedsiębiorca z lewicową wrażliwością, to tak naprawdę u mnie została. I tak, ja to moje serce zawsze gdzieś tam biło po tej lewej stronie i ta wrażliwość była odpowiednio ukierunkowana. I dzisiaj też prowadząc firmę, również wspieramy i pomagamy razem z żoną wielu organizacjom pozarządowym, organizacjom społecznym, ale też prywatnie, osobom indywidualnie. Ogólnie no, nie potrafię przejść obok ludzi, jeżeli coś dzieje się nie tak. Zawsze staram się rozwiązywać pewne problemy, czy stwarzać warunki do tego, żeby zainicjować jakieś działanie, które pomoże ludziom najzwyczajniej w świecie ze sobą normalnie współpracować, normalnie żyć, czy normalnie żyć tym osobom.
Ta lewicowa wrażliwość to się stanie chyba hasło rozmów, które mam przyjemność prowadzić, bo tak się składa, że każdy z gości gdzieś tam deklaruje to serce po lewej stronie. Obecnie jest pan członkiem zarządu. To jest w zasadzie całkiem naturalne, żeby pomagać ludziom. To nie jest takie kompletnie, absolutnie naturalne. Jeżeli, przynajmniej jak widziałem wcześniejsze rozmowy tutaj w telewizji, no to są wszystko osoby, które są właśnie działające gdzieś w organizacjach pozarządowych i fajnie, bo ten głos organizacji pozarządowych powinien być coraz bardziej słyszalny, bo tak naprawdę tam są ludzie, którzy znają te najważniejsze problemy, z którymi się muszą sobie ludzie radzić. I bardzo płynnie pozwolił mi pan przejść do następnego pytania, bo jest pan członkiem zarządu Stowarzyszenia Teraz Lubuskie, to nowa organizacja pozarządowa. Do KRS-u zostaliście wpisani w sierpniu bieżącego roku, w zasadzie w ostatnim dniu sierpnia bieżącego roku. I w zasadzie od pierwszego momentu, od momentu rejestracji zostaliście poważnym graczem na tej scenie, na styku polityki i działań społecznych. Mówicie, jesteśmy połączeniem młodej energii, doświadczenia, chcemy działać. Jesteśmy apolitycznym think tankiem wskazującym kierunki rozwoju do naszego województwa. A moje pytanie brzmi, czy wy w istocie nie jesteście takim społeczną odnogą bezpartyjnych samorządowców klubu w sejmiku województwa, bo te związki zarówno osobowe, jak i możliwość zaistnienia na tym forum wojewódzkim organizacji tak młodej, no to są przywileje, które raczej się wypracowuje. Skąd te wszystkie powiązania i ten efekt wow, który mogliśmy obserwować zaraz po powołaniu stowarzyszenia? Twórcami Stowarzyszenia Teraz Lubuskie są młodzi ludzie. Młodzi, którzy najzwyczajniej w świecie przyszli i powiedzieli, że chcą mieć wpływ na to, jak to województwo się rozwija. Więc przyszli, powiedzieli, co chcą. Powiedzieli, że potrzebują oczywiście ludzi, którzy mają już jakieś doświadczenie. Dlatego też obecność przedsiębiorców, liderów, można powiedzieć, tego lubuskiego biznesu, ale też przedstawiciele samorządów, w tym radni wojewódzcy, którzy akurat są związani z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy tworzą klub bezpartyjnych samorządowców. Ja też akurat w ostatnich wyborach samorządowych startowałem z bezpartyjnych samorządowców. Zebrałem kilka tysięcy głosów, więc czuję jakby na plecach, że ci mieszkańcy, którzy na mnie głosowali, powierzyli mi i moim kolegom w jakiś sposób ważne sprawy dla regionu. I myślę, że to Stowarzyszenie Teraz Lubuskie, które właśnie, tak jak pani powiedziała, jest takim think tankiem, można powiedzieć, na styku działalności społecznych i politycznych, myślę, że będzie ma do odegrania bardzo ważną rolę w województwie, a mogę zapewnić, że raczej osoby, które znam, które tworzą to stowarzyszenie, to nie są osoby, które tylko i wyłącznie mówią, ale przede wszystkim robią. Ważne jest za chyba takiego również mam siebie. Uważa się pan. Myślę, że to nie jest w istocie nic złego. Ludzie boją się polityki, tego co za nią idzie, zarówno w tym wymiarze lokalnym, jak i centralnym, ale przecież mnóstwo organizacji pozarządowych pozwoływanych jest właśnie po to, żeby działać na tej granicy polityki, działań społecznych, bo też przecież jeżeli nie ma powiązań z polityką, to nie ma tak naprawdę możliwości decydowania, oddziaływania, działania. Przede wszystkim, pani redaktor, no dobrze by było spuścić tą zasłonę nad słowem polityka. To nie jest nic strasznego i nic dziwnego. Polityka dotyczy tak naprawdę wszystkich nas, każdego aspektu wszystkich życia, mieszkających, bez względu na to, czy kupujemy obecnie, nie wiem, mięso w sklepie mięsnym, czy siedzimy sobie na ławce w parku, czy idziemy gdziekolwiek jesteśmy, czy jedziemy po drodze. Więc dobrze by było, żeby po prostu mieszkańcy wiedzieli, że polityka nas wszechogarnia. I albo jesteśmy jakby częścią tej polityki i staramy się, aby ta polityka była przyjazna, bo polityka to przede wszystkim dążenie do jakichś celów,
Ja zawsze mówię, oby to były cele społecznie pożyteczne, bo po to są politycy, przynajmniej powinni być, takie jest założenie. No albo jednak stoimy z boku i tylko narzekamy, mówimy, że nie, to nas nie dotyczy. Nie, dotyczy jak najbardziej i powinniśmy brać w tym udział. Jak najwięcej fajnych, ciekawych osób powinno się angażować politycznie, do czego ja zresztą namawiam, już począwszy od sołectwa, poprzez gminy, powiaty, skończywszy na większych miastach. Powinniśmy brać, że tak powiem, byka za rogi i wszystko we własne ręce, a nie tylko stać i narzekać. Takie jest moje zapatrywanie na politykę i mam nadzieję, że jakby większość myśli podobnie, zresztą no chyba my tak myślimy. Tak, ja się zgadzam z tą tezą, że polityka to nic strasznego, a zwłaszcza ta polityka lokalna, no to przecież każdy ma dziecko w przedszkolu, prawda? Jeździ drogami wybudowanymi ze środków samorządu i rządu bądź Unii Europejskiej. Te decyzje są gdzieś podejmowane, one są podejmowane blisko nas i dobrze, abyśmy mieli na nie wpływ. A trzeci sektor wydaje się być całkiem porządnym reprezentantem. Myślę, ale zostańmy, że tak. Zostańmy przy tej polityce. Panie Patryku, jest Pan jednocześnie przewodniczącym Lubuskiej Rady Pożytku Publicznego Wojewódzkiej. To już przechodzimy do działalności społecznej. No nie, bo właśnie zostajemy przy polityce. Dlaczego? Lubuska Rada Pożytku Publicznego to takie ciało doradcze, organ doradczy województwa lubuskiego, które opiniuje szereg dokumentów w wielu obszarach, które przekładają się na działalność organizacji pozarządowych. Czy ja to trafnie ujęłam? I nie tylko. To jest to, tu akurat ma Pani rację. I nie tylko dlatego, że trafiają do nas dokumenty, które są podejmowane przez Sejmik, są podejmowane przez Zarząd Województwa. My te dokumenty opiniujemy. Czasami te opinie są pozytywne, ale na przykład z pewnymi uwagami. I zazwyczaj, powiem szczerze, w tej kadencji możemy liczyć na akceptację naszych pomysłów ze strony Zarządu Województwa, co akurat mnie, powiem szczerze, niezmiernie cieszy, bo jest ta nić porozumienia, czy to z wicemarszałkiem, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za trzeci sektor, czyli wicemarszałek Porycki, ale też z całym zarządem, z panią marszałek Polak rozmawiamy na tematy ważne i oby się cały czas wsłuchiwali w głos organizacji pozarządowych, dlatego że jesteśmy przedstawicielami, którzy również ich wybierają, tak? Jasne. Wracając jednak do tej polityki, bo wie Pan, do czego ja zmierzam, do jakiego stanowiska, aktu, który został wygenerowany przez Radę. Mówię o stanowisku namaszczającym, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, trochę zabrakło mi innego, posła z Prawa i Sprawiedliwości, posła Maternę do działań mających na celu zwiększenie alokacji środków unijnych dla województwa lubuskiego. Jest to o tyle działanie... Podejrzewam, że muszę się napić. Nie tyle dziwne, co zaskakujące, ponieważ zarząd województwa ma taką opinię, że nie będzie się kłaniał ministerstwu, przedstawicielom rządu i tutaj nagle organ, który w pewnym stopniu zależy od samorządu województwa, z zarządem współpracuje, jak to się mówi teraz, to straszna rzecz, po prostu dogaduje się z PiS-em. Jak to się w ogóle stało? Powiem tak, nic strasznego w tym nie widzę. To jest jakby pierwsza kwestia. Po drugie, no nie jesteśmy organem zależnym od zarządu województwa, tylko raczej organem czy ciałem, które ma wspierać, pomagać lub nadawać pewien kierunek działania. W tym wypadku uważaliśmy, że sprawa jest o tyle ważna i bez względu na przekonania polityczne, partyjne, bo każdy takie ma, powinniśmy działać wespół zespół, w tym wypadku z posłem Materną, który był jedynym przedstawicielem akurat, można powiedzieć, obozu obecnie rządzącego, który pojawiał się na pewnych spotkaniach, który chciał pomóc, chciał wesprzeć. Dlaczego mielibyśmy z nim nie rozmawiać? Myślę, że trzeba rozmawiać ze wszystkimi, trzeba łączyć, trzeba przede wszystkim skończyć z takim gadaniem, że jest totalna władza lub totalna opozycja. Ja mówię akurat, serce mam po tej stronie, po której mam i swoje przekonania również, aczkolwiek współpracować powinniśmy ze wszystkimi,
dla dobra regionu, dla dobra organizacji pozarządowych i to nam jakby przyświecało przede wszystkim. Druga kwestia jest taka, że jeżeli już jesteśmy działającą prężnie radą, a tak myślę, a powiedzieliśmy sobie również w Stowarzyszeniu Teraz Lubuskie, że mamy być łącznikiem ludzi pozytywnie myślących po jednej, drugiej, trzeciej stronie, więc nie widzę możliwości innej, jak tylko i wyłącznie spajanie. Również współpraca z posłami obozu rządzącego. Wtedy, jeżeli jest to oczywiście konieczne, potrzebne i możliwe. No bo ja, jak pani dobrze wie, również wtedy, kiedy trzeba, to przeciwdziałam władzy totalnej. Ja byłem też na strajku przedsiębiorców. Byłem również zamykany przez policję w Warszawie na demonstracjach, które uważałem, że są głosem obywateli, w tym głosem przedsiębiorców, którzy byli nie wiadomo z jakich przyczyn w którymś momencie zamykani totalnie, dla wielu nie było pomocy. Więc ja staram się to wszystko wypośrodkować. Wtedy, kiedy trzeba tupnąć nogą i powiedzieć, droga władzo, robicie źle, to trzeba to mówić. Kiedy trzeba współpracować na rzecz dobra regionu, trzeba współpracować. Może niektórzy mieli mi nawet za złe, również ze środowiska strajku przedsiębiorców, że zaproponowałem podjęcie takiej inicjatywy, ale staram się raczej myśleć rozsądnie i współpracować ze wszystkimi, mówię, przede wszystkim dla dobra tego naszego województwa. Województwa, które cały czas ma naprawdę najmniej przedstawicieli gdzieś tam w Warszawie, które jest takim trochę, nie wiem jak to nazwać, ubogim krewnym czasami. Ja myślę, że tych głosów powinno być, głosów takich pozytywnych powinno być coraz więcej. I mówię, moje myślenie i patrzenie na, i mój punkt widzenia akurat był taki, podzieliła w zasadzie to większość Rady, prawie przy jednogłośnym przyjęciu zostało stanowisko wspierające pana posła Maternę do tego, żeby walczył o środki dla województwa lubuskiego, żeby współpracował. My chcieliśmy go też pozytywnie nakręcić do działania i myślę, że to się udało. To jest taki przykład na to, że ten udział trzeciego sektora w pewnych aspektach polityki to jest taki przysłowiowy głos rozsądku, bo przecież rozmawiać trzeba z każdym, a jeżeli osoba, która reprezentuje województwo lubuskie, ma bezpośrednie przełożenie na osoby decyzyjne, to głupotą byłoby z tego nie skorzystać i to jest ale fajne, ale pani redaktor, pani dobrze wie, że polityka to też jest w Warszawie teatr. I ten teatr jest ostatnio tylko i ostatnio mieliśmy wyłącznie okazję się o tym przekonać, prawda? I ten teatr słynne jest urodziny. Tak, i ten teatr to jest właśnie na potrzeby, nie wiem, potrzeby mediów, tak mi się czasami wydaje. A później ci politycy siadają wszyscy, współpracują ze sobą, rozmawiają. Więc dlaczego nie mieliby rozmawiać przed kamerami? Dlaczego nie mieliby podejmować wspólnych stanowisk, tak jak my to zrobiliśmy? Czy współpracować właśnie dla dobra województwa, nie pokazując, że się kłócą? Kłócą się wtedy, kiedy trzeba się kłócić, czy mają różne zdania, tak? Ale ostatecznie w przerwie czy sejmiku, czy w przerwie obrad parlamentarnych chodzą tymi samymi korytarzami, korzystają z tej samej kawiarni czy restauracji, a czasami są członkami tych samych organizacji społecznych. Więc myślę, że tak, kończymy z teatrem, zaczynamy realną działalność na rzecz mieszkańców, na rzecz Lubuszan czy Polaków. Czyli tak naprawdę kończymy się wygłupiać i zabieramy się do roboty dla dobra województwa. Może nie my kończymy, ale niech oni kończą. Nie. My jeszcze mamy do pogadania, bo jeszcze bardzo ważny temat przed nami. I znowu płynnie udało nam się przejść. To bardzo taka płynna, sympatyczna rozmowa. 11 października w Gorzowie odbędzie się uroczysta sesja Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Chyba pierwsza taka sesja w Gorzowie. Pierwsza taka sesja z inicjatywy akurat tutaj gorzowskiego Lowesu, z czego się bardzo cieszę. I pierwsza taka sesja, można powiedzieć, pierwsze takie posiedzenie wyjazdowe. Zachęcam do udziału wszystkie organizacje pozarządowe z Gorzowa i okolic Gorzowa, ale też z całego województwa, do tego, żeby właśnie 11 października przyjechać do Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej na godzinę 11. Będziecie Państwo mogli brać udział właśnie w otwartym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Będziemy opiniować wojewódzki plan współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ale będą też inne punkty programu, o których już niebawem również na Facebooku Rady Działalności Publicznego, ale myślę, że też na Facebooku Lowesu Gorzowskiego. Także zachęcam. Tak, otwieramy się na kolejne organizacje pozarządowe, na podmioty ekonomii społecznej, otwieramy się na północ województwa, co mnie bardzo cieszy, bo jestem cały czas i cały czas uważam się za przedstawiciela północy województwa, będąc jakby no, z Wędrzyna i z Sulęcina. I mam nadzieję, że tych głosów właśnie, głosów rozsądku i też rozsądnych ludzi z północy będzie coraz więcej w tych podmiotach, akurat w tym ciele, które stanowi Rada Pożytku Publicznego. Podejmujemy bardzo dużo ważnych tematów i myślę, że coraz głośniej będzie o trzecim sektorze i o NGO-sach również w Gorzowie i w okolicach. No właśnie, bo tak bardzo łatwo Was było namówić do tego przedsięwzięcia. No myśmy podchodzili kilkakrotnie z takim pomysłem. I tutaj się nagle okazało, że to jest bardzo prosta sprawa, że to w ogóle nie ma żadnego problemu, że z przyjemnością, a my w ogóle jako miasto jesteśmy, jako miasto jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego, w dość takiej trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o organ, który wspierałby podmioty trzeciego sektora w samorządzie miejskim, ponieważ działająca przez dwie lub trzy kadencje rada w którymś momencie rozwiązała się i idzie drugi rok, kiedy w zasadzie gorzowskie NGO-sy w mieście, zarówno w stosunku do prezydenta miasta, jak i rady, nie mają swoich przedstawicieli. Pomożecie? Pomożemy, ale jak mówiłem wcześniej, ja też jestem z Gorzowem związany, bo 3 lata tutaj mieszkałem i uczyłem się tutaj w Gorzowie, więc znam też te środowiska i ogólnie no, taka inicjatywa ze strony Lowesu musiała być przeze mnie dobrze odebrana, ze względu na to, że po prostu tak trzeba. To jest bardzo fajna inicjatywa i myślę, że o tych naszych działaniach w najbliższej przyszłości będzie głośno. Tak ma być, po prostu tak ma być. Nie mam taką nadzieję. Tak powinno być i tych organizacji, im więcej organizacji będzie chciało brać udział właśnie również w opiniowaniu tych dokumentów, tym lepiej. A Gorzów ma wielu bardzo fajnych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ja też poznałem wiele, wiele lat temu, czy to Helenę Gul, czy to jeszcze będąc starostą, panią starostę Małgorzatę Domagałę, która jest w zasadzie też, no, można powiedzieć, od zarania dziejów przedstawicielką trzeciego sektora, obecnie wiceprezydent Gorzowa, więc myślę, że i też zapraszamy osoby te i osoby niewymienione do współpracy i do współdziałania i mam nadzieję do powstania w Gorzowie Wielkopolskim Rady Działalności Pożytku Publicznego. A ja mam nadzieję, że przejdzie taki moment, że w Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego będzie jak chociażby jeden przedstawiciel trzeciego sektora w Gorzowie Wielkopolskim. Ja myślę, że pani się zdziwi, jacy jesteśmy skuteczni i jak szybko to się stanie. Nie ukrywam, że mam gdzieś tam z tyłu głowy taki plan, ażeby na tej sesji została powołana czy dokoptowana osoba właśnie z Gorzowa Wielkopolskiego. Czyli my jesteśmy w oczekiwaniu, a ja mam w głowie takie krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że jak i cała rozmowa przyjdzie mi ono płynnie. Szanowni Państwo, zarówno Rada Pożytku Publicznego, jak i to wszystko, co powiedział dzisiaj jej przedstawiciel, zarówno na temat działań w obszarze trzeciego sektora, jak i tej politycznej, wszystko to skłania mnie do takiej refleksji, że to jest bardzo ważne, abyśmy mieli świadomość, że wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. Nie wolno bać się polityki, nie wolno bać się własnego głosu i przede wszystkim to żaden wstyd mieć wpływ na to, co nas otacza i co jest dla nas istotne. A do tego wszystkiego doszliśmy podczas, powtórzę to jeszcze raz, bardzo płynnej i przyjemnej rozmowy. Moim i Państwa gościem był pan Patryk Lewicki. Bardzo panu dziękuję. Ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Była bardzo przyjemna rozmowa. Myślałem, że będą jakieś jeszcze cięższe tematy, ale nie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.